Annuncio Bobis gaudium magnum Abemus papam. Prawda o opatrzności Bożej. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 30 kwietnia 1986 roku. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Pierwszy artykuł Credo. Nie przestaje obdarowywać nas swym niezwykłym bogactwem, albowiem wiara w Boga jako Stworzyciela świata, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Łączy się organicznie z objawieniem Bożej Opatrzności. Rozpoczynamy w dniu dzisiejszym w ramach naszych rozważań nad stworzeniem cykl kateches, których temat znajduje się w sercu wiary chrześcijańskiej, a zarazem w sercu człowieka powołanego do wiary. Temat Bożej Opatrzności, czyli Boga, który jako Wszechmogący i Mądry Ojciec jest obecny i działa w świecie, w dziejach wszystkich swoich stworzeń żeby każde z nich, a przede wszystkim człowiek stworzony na Jego obraz, mogło realizować swoje życie na drodze prawdy i miłości, wiodącej ku życiu wiecznemu w Bogu. Dlaczego Bóg nas stworzył? Takie pytanie stawia przed nami tradycja chrześcijańskiej katechezy. My zaś, dzieci i dorośli, oświeceni wielką wiarą Kościoła, odpowiadamy w tych lub podobnych słowach. Bóg stworzył nas po to, abyśmy go w tym życiu poznali i umiłowali, zaś w przyszłym cieszyli się nim na zawsze. Jednakże, właśnie ta wielka prawda o Bogu, który z pogodnym obliczem i pewną ręką kieruje naszymi losami, napotyka w sercu człowieka na paradoksalną dwoistość sprzecznych z sobą uczuć. Z jednej strony, człowiek skłania się ku temu, by przyjąć opatrzność Bożą. I poddać się jej działaniu, o czym tak mówi psalmista. Wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Z drugiej strony jednak człowiek z lękiem i wahaniem myśli o poddaniu się Bogu jako panu i zbawcy swojego życia, gdyż pochłonięty światem rzeczy zapomina o stwórcy. Lub dotknięty cierpieniem powątpiewa w jego ojcostwo. W obu przypadkach człowiek odwołuje się niejako do Bożej opatrzności. Taka jest bowiem ludzka kondycja. Nawet w Piśmie Świętym Hiob nie waha się szczerze i z ufnością skarżyć przed Bogiem. W ten sposób samo słowo Boże pokazuje nam, że opatrzność Boga może przejawiać się w skardze jego dzieci. Cierpiący fizycznie i duchowo Hiob mówi: Obym ja wiedział, gdzie można go znaleźć, jak dotrzeć do jego stolicy, wszcząłbym przed nim swą sprawę i pełne dowodów miał usta. Istotnie, w całych dziejach człowieka, zarówno w dociekaniach filozofów i w doktrynach wielkich religii, jak w rozważaniach zwyczajnych ludzi, nigdy nie brakowało motywów skłaniających do prób zrozumienia, a nawet usprawiedliwienia działalności Boga w świecie. Istnieją różne przykłady owych prób. Nie wszystkie są oczywiście do przyjęcia, żadna zaś nie udziela wyczerpującej odpowiedzi. Już od czasów starożytnych są tacy, którzy powołują się na fatum, czy ślepe i kapryśne przeznaczenie, na zrządzenie losu. Inni, afirmując Boga, narażają na szwank ludzką wolność decyzji. Jeszcze inni, zwłaszcza w czasach współczesnych, Utrzymują, że afirmacja człowieka i jego wolności zakłada negację Boga. Są to poglądy krańcowe i jednostronne. Pomagają jednak wyłonić te kluczowe problemy naszego życia, które wchodzą w grę, kiedy mówimy Boża Opatrzność. Jaka zachodzi relacja pomiędzy działaniem Wszechmogącego Boga a naszą wolnością, pomiędzy naszą wolnością a Jego nieomylnym planem? Jakie będzie nasze przeznaczenie? W jaki sposób zinterpretować i rozpoznać jego nieskończoną mądrość i dobroć w obliczu panującego w świecie zła, w obliczu moralnego zła grzechu oraz cierpienia niewinnych? Jaki sens mają nasze dzieje, ów nieustanny, trwający przez stulecia ciąg wydarzeń, straszliwych katastrof i wzniosłych aktów wielkości i świętości? Pozostaje albo odwieczna i nieuchronna nieosiągalność celu i powracanie wszystkiego do punktu wyjścia, czy wręcz zdążanie ku ostatecznemu kataklizmowi, który na zawsze pogrzebie wszelkie formy życia albo, i tu racje serca przewyższają naszą logikę byt opatrznościowy i rzeczywisty, który nazywamy Bogiem i który otacza nas swą rozumną, czułą i mądrą opieką, który. Fortiter, ak sławiter, prowadzi nas wszystko, co istnieje, świat i dzieje, a także, jeśli mu pozwolimy, naszą buntowniczą wolę ku odpoczynkowi siódmego dnia, ku ostatecznemu dopełnieniu się dzieła stworzenia. Właśnie tutaj, na granicy pomiędzy nadzieją i rozpaczą, staje, aby bez miary umocnić naszą nadzieję. Słowo Boże, znane. A jednak zawsze nowe i tak wspaniałe, że po ludzku wręcz niewiarygodne. Wielkość i fascynująca siła Słowa Bożego ukazuje się najdobitniej wówczas, kiedy spotyka się ono z wielkimi sprawami człowieka. Bóg jest tu, Emanuel, Bóg z nami. W Jezusie z Nazaretu, który umarł i zmartwychwstał, w Synu Bożym i naszym bracie, który zamieszkał wśród nas. Można śmiało powiedzieć, że całe dzieje kościoła to nieustanne i żarliwe poszukiwanie, zgłębianie i proponowanie innym znaków Bożej opatrzności. Kościół, wspierany mocą Ducha Świętego, postępuje tu za przykładem Chrystusa. Dlatego może, chce oraz musi głosić i nieść światu łaskę oraz wyczucie Bożej opatrzności, a żeby uwolnić człowieka, którego miłuje od przytłaczającego ciężaru niewiadomej i powierzyć tej wielkiej, niezmierzonej i ostatecznej tajemnicy miłości, którą jest Bóg. Słownictwo chrześcijańskie wzbogaca się w ten sposób o proste wyrażenia, które zarówno obecnie, jak i w przeszłości składają się na dziedzictwo wiary i kultury uczniów Chrystusa. Bóg to widzi. Bóg o tym wie. Jeśli Bóg pozwoli, Żyć w obecności Bożej, niech się dzieje wola Boża. Bóg pisze prosto, nawet na krzywych liniach. Jednym słowem, opatrzność Boża. Głoszenie prawdy o Bożej opatrzności nie jest wymysłem Kościoła, choć czerpie on natchnienie także z myśli ludzkiej, to głosi ową prawdę, dlatego że Bóg sam ukazał siebie w taki właśnie sposób, objawiając w dziejach swojego ludu. Że jego stwórcze działanie i dzieło zbawienia są ze sobą nierozerwalnie złączone i należą do tego samego odwiecznego planu. Dlatego właśnie najwyższym dokumentem Bożej Opatrzności jest Pismo Święte, jako całość, przedstawiające interwencję Boga w stosunku do natury poprzez dzieło stworzenia oraz ową jeszcze wspanialszą interwencję, jaką było odkupienie, które w świecie odnowionym miłością Boga. W Chrystusie uczyniło z nas nowe stworzenia. Biblia mówi wszak o Bożej Opatrzności w rozdziałach poświęconych stworzeniu oraz w rozdziałach w sposób szczególny otwartych na dzieło zbawienia, w Księdze Rodzaju i w Księgach Prorockich, zwłaszcza u Izajasza, w tzw. psalmach stworzenia oraz w głębokich rozważaniach Pawłowych nad tajemnicą zamysłów Boga, który działa w historii, w Księgach Mądrościowych. Tak bardzo skoncentrowanych na odnajdywaniu znaków Boga w świecie, wreszcie w Apokalipsie, w której dominuje poszukiwanie sensu świata w Bogu. Wszystko to prowadzi do stwierdzenia, że chrześcijańskie pojęcie opatrzności nie jest tylko jednym z rozdziałów filozofii religii, bowiem odpowiedzią wiary na doniosłe pytania Hioba i każdego podobnego mu człowieka jest wizja całościowa. Która wychodząc naprzeciw prawom rozumu, stanowi dlań usprawiedliwienie i dostarcza oparcia w niewzruszonych pewnikach teologii. W tym miejscu nasze rozważania spotykają się ze stałą refleksją wiary zawartą w tradycji, do której odwołamy się w stosownym czasie, aby w ramach odwiecznej prawdy wskazać na wysiłki Kościoła, zmierzające do tego, by towarzyszyć człowiekowi który wciąż na nowo i przy pomocy nowych pojęć podejmuje pytanie dotyczące opatrzności. Sobór watykański I oraz Sobór watykański II są każdy na swój sposób bezcennym głosem Ducha Świętego, którego należy słuchać i nad nim medytować, bez onieśmielenia z powodu zagęszczenia zawartych w nim myśli, aby czerpać życiodajną treść prawdy, która nigdy się nie kończy. Każde poważne pytanie wymaga poważnej, pogłębionej i solidnej odpowiedzi. Dlatego w naszych rozważaniach o opatrzności Bożej omówimy różne aspekty tego wyjątkowego tematu, ukazując przede wszystkim, że mieści się ona w wielkim dziele stworzenia i że stanowi jego potwierdzenie, gdyż uwydatnia różnorodność i bogactwo trwającej wciąż działalności Boga. Wynika stąd, że Opatrzność jawi się jako transcendentna mądrość, która miłuje człowieka i wzywa go do uczestnictwa w planie Boga, jako głównego adresata jego pełnej miłości, troski, a zarazem jako swego rozumnego współpracownika. Relacja pomiędzy Bożą Opatrznością i Wolnością człowieka nie oznacza antytezy, ale zjednoczenie w miłości. Także doniosły problem naszego przeznaczenia. Odnajduje w objawieniu Bożym, a zwłaszcza w Chrystusie, opatrznościowe światło, które, chociaż tajemnica nie przestaje istnieć, niesie gwarancję zbawczej woli Ojca. Rozumianej w ten sposób opatrzności Bożej nie można w żadnej mierze zanegować istnieniem zła i cierpienia. Ona jest ostoją naszej nadziei, pozwalając nam dostrzec, że nawet ze zła potrafi wyprowadzić dobro. Wspomnijmy wreszcie Watykanum Secundum, które wiele światła rzuca na kwestie opatrzności Bożej w odniesieniu do rozwoju i postępu świata, wieńcząc transcendentną wizję wciąż rosnącego Królestwa obrazem Boga, który poprzez opatrzność nieustannie i mądrze działa w świecie. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pana są proste. Kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Dalszy ciąg naszych kateches na temat prawdy o stworzeniu, a więc pierwszej prawdy naszej wiary, pierwszego artykułu symbolu apostolskiego, składu apostolskiego, będzie dotyczył tajemnicy Bożej Opatrzności. Prawda o Bożej Opatrzności jest głęboko wpisana w całą rzeczywistość stworzenia. Mówi ona o celowości stworzenia, odpowiada na to podstawowe pytanie, które człowiek stawia sobie przez pokolenia, które stawia sobie również Kościół w swojej tradycji. Wiemy, że to właśnie pytanie znajdowało się i może jeszcze się znajduje na początku katechizmów, z których uczyliśmy się religii: dlaczego Bóg stworzył człowieka, dlaczego Bóg stworzył świat? Odpowiedź ażeby człowiek go poznał a mu służył aby go miłował i ażeby na tej drodze uzyskał życie wieczne to jest odpowiedź wiary ta odpowiedź wiary nie tylko jako pewnego rozumienia rzeczywistości ale jako sensownego przeżywania naszego życia ludzkiego jest to można powiedzieć podstawowa prawda egzystencji chrześcijańskiej jest to prawda piękna ponieważ wyjaśnia nam niełatwą ludzką egzystencję na tym świecie. Równocześnie jest ona niejako obwarowana całym szeregiem różnych pytań ze strony człowieka. Tych pytań nie brak zresztą w objawieniu Bożym, a więc one poniekąd stanowią także cząstkę tego, co Bóg przez swoich proroków, przez tych, którzy zapisali Jego słowo, chciał nam powiedzieć o sobie. Zwłaszcza warto tutaj przypomnieć Księgę Hioba, która jest pełna tych pytań człowieka związanych z istnieniem zła w świecie. Jeżeli Bóg jest miłością, a tak głosi prawda o stworzeniu, stworzył, ponieważ miłuje, to dlaczego w świecie zło? W szczególności dlaczego w dziejach człowieka, indywidualnych i zbiorowych, w dziejach poszczególnych ludzi i ludów, tyle cierpienia? Wielokrotnie jest to cierpienie niezawinione. Te pytania dotyczą również prawdy o Bożej Opatrzności. Dzisiaj, kiedy rozpoczynamy cykl kateches na ten temat, musimy nie tylko uświadomić sobie, jak istotna jest ta prawda, jak bardzo leży ona w samym sercu naszej wiary i naszej egzystencji chrześcijańskiej, ale równocześnie także wywołać w pamięci te pytania, które z nią są związane. Te pytania stawiamy sobie po to, ażeby z kolei przez następne katechezy, poświęcone tematowi opatrzność Boża, szukać na nie odpowiedzi. Prawda o Bożej opatrzności jest bowiem głęboko potwierdzona zarówno w całym objawieniu, w Piśmie Świętym Starego, a jeszcze bardziej Nowego Przemierza. Nie na próżno nazywa się Nowe Przymierze dobrą nowiną, ponieważ właśnie te prawdy o opatrzności – doprowadza do samego końca potwierdzając że Bóg jest miłością nawet poprzez zło i cierpienie że wszystko służy miłości a więc jest jej podporządkowywalne w dziejach człowieka i świata tak więc ta pierwsza katecheza jest tylko otwarciem tematu postawieniem pytań które człowiek sobie stawia a żeby w kolejnych katechezach na te pytania szukać odpowiedzi w objawieniu Bożym i nauczaniu Kościoła. Będziemy starali się to czynić środa po środzie, tak żeby w pełnym wymiarze odpowiedzieć na tę podstawową prawdę naszej wiary, a żeby ustawić ją niejako w pełnym świetle dla naszego myślenia i dla naszego życia chrześcijańskiego. szanki Oventum Advenia Pregnum tu Ia Voluntas tua Sicur in Cielo e in Terra Padre Nostrum quotidiano Da nobis e Et dimitte nobis De vita nostra Sicura i nostri victimori, dei vittori nostri, e te nostri duca induca in tentazione, se liberano Samar.